Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. Camden Park to jedna z najbardziej groteskowych lokacji, które mamy okazję odwiedzić w Fallout 76. Stary, istniejący w rzeczywistości park rozrywki, położony w pobliżu miejscowości Huntington w stanie Virginia Zachodnia. Nie jest to żadna nowość, ponieważ w grze znajduje się już od samego początku. W świecie Fallouta park promowano jako miejsce przyjazne dla każdego klienta, o niezwykle wysokim standardzie obsługi oraz dobrej zabawy. Jego maskotką był pluszowy kot, pan Fuzzy. Za tym wszystkim stało jednak korporacyjne, nieludzkie i absurdalne do granic możliwości podejście kadry kierowniczej do zwykłych pracowników tego miejsca. Przykładowo, jednego zwolniono za to, że pozwolił dziecku użyć po raz drugi kubeczka jednorazowego, jak uzasadniono, okradając je tym samym z radości zakupu kolejnego. Pewna kobieta wyleciała za to, że nie zdążyła na czas do pracy. Jej grafik zmieniono z samego rana i nie miała jak się o tym dowiedzieć. Kierownictwo stwierdziło, że nie jest to żadna wymówka i powinna co rano dzwonić, by wiedzieć o takich rzeczach, albo dowiadywać się w inny sposób. Nie określono w jaki. W przypadku mniej poważnych wykroczeń stosowano również inne kary. Brandon Anderson nie uśmiechał się wystarczająco do klientów, gdy stał przy głównym wejściu. Miało to poważnie pogorszyć ich wrażenia z wizyty. Mężczyźnie zawieszono wypłacanie pensji do czasu ukończenia firmowego szkolenia z uśmiechania się. Taka sama kara spotkała pana Coopera. Przez pewien czas pracował on za darmo. Powód? Przyłapano go na kradzieży, to znaczy spożywaniu poza godzinami pracy wyrzuconych na śmieci pakietów ze smakołykami. Nawet po trafieniu na wysypisko wciąż pozostawały własnością firmy. Pani Woolcott się upiekło, otrzymała jedynie ostrzeżenie. Jego przyczyną był niewystarczająco głośny krzyk podczas wspólnego porannego okrzyku motywacyjnego dla pracowników. Od wszystkich oczekiwało się wdzięczności za swoją pracę, wyrażaną jednoczesną mocą krzyku. Zupełnie nieoczekiwanie potoczyła się sprawa Martiego Porkinsa. Mężczyzna zjadł wszystkie przekąski przeznaczone dla gości, pyszne polędwiczki i mięska mocy. Uniknął jakiejkolwiek reprymendy, ponieważ jego rodzina przekazała darowiznę na rzecz parku. Następnie został on awansowany na stanowisko asystenta zarządcy parku. Historię tych ludzi poznajemy w jednym z terminali w biurze. Niektórzy oczywiście zaczęli się buntować. Brandon Anderson wsypał do żywności środki na przeczyszczenie, przez co park musiał radzić sobie później z lawiną skarg i negatywnych opinii. Nie do pomyślenia, prawda? Całkiem możliwe, że za taki stan rzeczy odpowiadała maszyna zarządzająca parkiem, robomózg znany jako szefowa. Jak wszystkie roboty przeznaczone do pracy w parku, zaprogramowano ją tak, by była przyjazna dla ludzi. Lecz jak dobrze wiemy, robomózgi często bywały niestabilne. Stawały się surowe i bezduszne. Widziały jedynie cel, który należało osiągnąć bez względu na koszty. Podobna historia jak z mechanikiem z DLC do Fallout 4. Szefowa żądała od cieleśniaków, bo tak nazywała ludzi, perfekcji we wszystkim. Każda najmniejsza pierdoła potrafiła wyprowadzić ją z równowagi. W 2077 roku wybuchła wielka wojna. Park opustoszał, klienci i pracownicy odeszli. Ich dzieła pozostały. Poza szefową do momentu akcji Fallout 76 doczekało jeszcze kilka maszyn, które program wciąż trzymał w parku. Byli nimi Zoe, Zeke, Zach oraz ochroniarz. W późniejszym czasie dołączył do nich Chad, protektron handlarz umieszczony na miejscu przez ratowników, frakcję, która kontrolowała środkową część Apalachii. Lecz ratownicy również odeszli, zabiła ich plaga, a spaleni opanowali park. Przez lata do Camden nie zaglądał nikt żywy, nie licząc oczywiście graczy. Sytuacja uległa zmianie w 2103 roku, gdy wraz z Wastelanders do Apalachii powrócili ludzie. Nagle w Camden Park ni stąd, ni zowąd pojawił się pan Fuzzy, konkretnie kobieta imieniem Brenda, ubrana w strój maskotki. Jest to naprawdę dziwna postać, w zasadzie gdyby nie ona, to ten film nigdy by nie powstał. Możemy porozmawiać z Brendą, ale nie trzeba być detektywem Rutkowskim, by zauważyć, że coś z nią nie tak. Brenda twierdzi, że jest prawdziwym panem Fuzzym. Może i wygląda na wyplutego, ale wciąż jest ulubioną maskotką parku. To jej słowa. Przez cały czas nie wychodzi z roli, mówi o sobie w formie męskiej. Nie zwraca uwagi na to, że w parku poza nami nikogo nie ma, wszędzie widzi uśmiechniętych klientów. Wspomina również o zielonym olbrzymie, który lubił ją brutalnie i bezlitośnie tulić. Zauważa spalonych, ponieważ gdy tylko o nich wspominamy, wydaje się, że na chwilę wybiliśmy ją z rytmu. Jednak nie ma opcji, by coś więcej od niej wydusić. W zasadzie rola pana Fuzziego, albo jak kto woli Brandy, ogranicza się do witania gości przybywających do parku oraz zachęcania do skorzystania z tamtejszych atrakcji. Lecz tutaj pojawia się pytanie. Kim naprawdę jest ta osoba? Dlaczego robi to, mimo iż świat trafił szlak? Tego niestety nie wiemy. Moim zdaniem jest to była pracownica parku z syndromem sztokholmskim, która przeszła firmowe pranie mózgu, wizytę u jakiegoś coacha, bo nie wierzę, że ktoś normalny chciałby tam w ogóle pracować. Mam jeszcze dwie opcje. Może to po prostu chora psychicznie osoba, która znalazła w parku strój pana Fuzziego i chcąc odreagować ból, jaki wywołała u niej postapokaliptyczna rzeczywistość, postanowiła przywdziać maskę
i stać się istotą, która kojarzyła jej się z dobrymi, bezpieczniejszymi czasami. Ostatnia najmniej prawdopodobna to taka, że Brenda jest jednym z podróżników, którzy natknęli się na ruiny parku. Została w jakiś sposób złapana przez szefową i zmuszona, by dla niej pracować. Co prawda, robomózg, gdy go odwiedzamy, wspomina, że jesteśmy pierwszym cieleśniakiem od lat, którego widzi. Nic nie mówi o Brendzie, lecz pamiętajcie, że zawsze może kłamać. Kompletny strój maskotki możemy zdobyć za 450 żetonów pana Fuziego, 150 za sam strój i 300 za nakrycie głowy. Jest on czystszą wersją tego, co nosi Brenda. Żetony otrzymujemy za ukończenie codziennych aktywności na terenie parku. Były dostępne jeszcze przed Wastelanders. A wy co myślicie? Kim tak naprawdę jest osoba w kostiumie Fuziego? Zapraszam do dyskusji w komentarzach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!